Cześć wszystkim, z tej strony Recenzjo i witajcie w kolejnej recenzji. Materiał ten nie jest sponsorowany, a dzisiaj zrecenzujemy sobie pamięci Corsair Vengeance RGB RT DDR4 32GB RAMów i 1,5V mają tutaj one na w zasilaniu, więc zapraszam Was serdecznie do recenzji oto tutaj jest pudełko jak widzicie mamy starannie dbale i ładnie zapakowane zdziwiłem się, bo naprawdę Corsar się postarał czyli zęsta Corsarza, tłumaczenie Tutaj tych pamięci. Rozpakowanie. Pamięci dostałem nowe, nieużywane. Jak rozpakowałem, to zobaczyłem, że te pamięci nie są low profile czyli nie są niskoprofilowe, tylko one są takie no, normalne i mają dosyć taki, no, dosyć ładny radiator. Wszystko się ładnie błyszczy, mieni. Lubię takie rzeczy, lubię takie w zasadzie gadżety. No i muszę stwierdzić, że zrobiłem takie sobie upgrade komputera z poprzednich pamięci, które miałem wcześniej na te corsarza z prędkością szyny 4 1600 MHz, -ów. czyli tak, radiator. Zobaczmy, jak to wygląda. Radiator prezentuje się w ten sposób. To jest prawdziwy radiator, nie jakaś nalepka. Prawdziwy tutaj jest metal, można powiedzieć aluminium. No i prezentuje się tak. Na górze mamy oczywiście podświetlenie LEDowe. Możemy sobie to wszystko dostosować poprzez naszą aplikację. Instalacja pamięci. Pamięci są dobrze zoptymalizowane pod procesory Ryzeny. Na mojej płycie X570PG Velocita tak to się prezentuje. Demontuję sobie stare pamięci. Stare pamięci miałem od Kingston'a Fury 3200MHz. Niestety, ale ostatnio te pamięci po prostu mnie zawiodły. Coś mi się z komputerem stało, bios mi się zawiesił, i po prostu musiałem reset biosu robić, bo były taktowane na 3200. Ale to się stało z uwagi na to, że po prostu procesor zmieniłem na lepszy. A tutaj już widzicie, mamy porównanie pamięci, jak to wygląda, niskoprofilowe, takie, no może powiedzieć prawdziwe pamięci. W ten sposób wygląda. Może powiedzieć, że niby takie pamięci są takie same, bo jeszcze jest to poświetlenie, dlatego one są, można by powiedzieć, wyższe. Teraz pamiętajmy o tym, żeby zamontować dobrze pamięci, dobrze docisnąć, przycisnąć. I tak samo można to zrobić z drugą kością pamięci. Oczywiście... Ja Tutaj sobie montuję dual channel, żeby było szybciej. Odpalamy teraz komputer i zobaczymy, jak to się pięknie mieni, pięknie prezentuje. Jeszcze zmienię na ekspozycję trochę niższą, żeby wam to lepiej pokazać. O, proszę bardzo. Zobaczcie, no, piękna tęcza się nam ukazuje. To jest naprawdę, myślę, coś w komputerze. No, wszystko, wszystko ładnie. Fajne kolorki, światełka. Coś, no, naprawdę fajnego, gratka dla gracza. Oczywiście profil XMP włączamy w BIOSie. Ja miałem załadowany 3000, tak już wcześniej Wam wspomniałem, ale teraz sobie załadowam na 4600. No i oczywiście komputer się uruchamia ponownie, zastosowują się zmiany i tak widzimy w systemie 4600. Działa nam pięknie z procesorem właśnie Ryzen 9, 5950X oraz płytą PG Felucita X570. Myślę, że warto sobie tutaj zakupić dobrą płytę główną wraz z dobrym procesorem, żeby nam to starczyło na lata i żebyśmy nie mieli problemów właśnie z profilami. Bo z tego co widziałem w opiniach różnych, to ludzie mają problemy, żeby te pamięci pracowały z pełną prędkością. No i tak to wygląda w obudowie, a tak to wygląda porównanie w grach. Wcześniej miałem tyle na MHZ-ów 3000, a teraz mam na taktowaniu 4600 tyle. No i oczywiście Burning Shores, czyli Horizon, Forbidden West, dodatek oczywiście, i szybkie, oczy... szybkie wczytywanie. Zobaczę, w parę chwil już się wczytało, bierzemy kontynuuj i zobaczmy jakie mamy klatki. No, klatki są, różne, bo to zazwyczaj się bierze się tą średnią z klatek. Ale widzę, że było 101. A teraz jest około 168. To jest wszystko średnia. Teraz tak, instalacja o programowaniu IQ. Czyli mamy tutaj instalację. Czyli krok, wszystko krok po kroku. Zobaczcie sobie, jak to wszystko prezentuje się. Bierzemy dalej, dalej, dalej. Fajne jest to, że jak aplikację zainstalujemy, to aplikacja nam wykrywa komponenty, jakie mamy od Corsarza. Tutaj jeszcze sterownik się instaluje. Ja od Corsarza mam jeszcze zasilacz do komputera. No i to dobrze wykrywa właśnie tę aplikację. No i zobaczcie: zasilacz wykryło i, za, i wykryło pamięci. Fajne jest to, że pokazuje nam zasilaczu, jakie mamy parametry oraz parametry naszych pamięci, w których właśnie DIM są kolory ustawione. Możemy sobie wszystko wybrać. Możemy dla poszczególnych lub do dla pojedynczego różne typy są poświetlania, naprawdę tego jest dużo, możemy ustawić sobie moc procesora i w jakim kolorze ma nam poświetlić, no naprawdę tego jest sporo. Możemy teraz zmiany zobaczyć jakie zaszły w komputerze, ja sobie oczywiście kolor niebieski wybrałem, no bo dla faceta musi być niebieski kolor nieba. No i zobaczcie, tak wygląda wewnątrz. A wy dajcie znać, co myślicie o tych kości pamięci, czy warto kupić korsarza czy zainwestować raczej w coś innego. Napiszcie w komentarzu, zasubskrybujcie ten kanał po więcej takich lub podobnych recenzji. Zostawcie kciuka do góry, no i oczywiście odwiedźcie stronę internetową recenzjo.pl. Ja tymczasem uciekam, trzymajcie się, cześć!